Izrael w dalszym ciągu buduje osiedla żydowskie na zachodnim brzegu Jordanu, które określa biblijnym terminem Judea i Samara. Szczególnie teraz, pod nowym rządem Benjamina Netanjahu, gdzie w skład tego rządu wchodzą ludzie nie tyle nacjonaliści, co wręcz szowiniści, i to szowiniści religijni. Na czym polega ta sytuacja? Bo Izrael uważa, że, i dużo ludzi w Izraelu też tak uważa, że te tereny to są ich, ponieważ one zostały im dane przez Boga, na co jest dowód w Piśmie Świętym, w Biblii. Oczywiście jest tutaj kwestia też interpretacji Biblii, bowiem w Biblii nie są zakreślone granice tych terenów oraz nie jest powiedziane, że inni ludzie też nie mają tam prawa mieszkać. Jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, to sprawa jest jasna. Izrael łamie prawo międzynarodowe i te tereny uznane są jako tereny okupowane. Mamy tutaj taki węzeł gordyjski, ponieważ z jednej strony jest prawo międzynarodowe, które zdecydowanie jest łamane, z drugiej strony jest religia i Biblia. Kiedyś pierwszy premier Izraela, Ben-Gurion, kiedy miał spotkanie w ONZ-cie, został zapytany, na jakiej podstawie on właśnie życzy sobie, żeby te ziemie i zresztą też inne ziemie należały do Izraela. Wówczas Ben-Gurion na takie pytanie od angielskiego dyplomaty po prostu wyciągnął Biblię i powiedział, tu jest napisane, te ziemie mamy od Pana Boga. No, w tej sytuacji wszelki kompromis jest bardzo trudny do osiągnięcia, szczególnie, że interpretacja Biblii może być różna, że jak wspomniałem już, tam nie ma napisane, że tam mają mieszkać wyłącznie li tylko Żydzi. No i teraz, co by było, gdyby też ludzie, którzy wyznają inną wiarę, też opierali swoje działania na podstawie świętych ksiąg, jeśli chodzi, dajmy na to, właśnie o granice państw oraz inne sprawy prawne. Do czego by to doprowadziło? W każdym razie jest to dylemat, który na razie nie jest rozwiązany, no jest rozwiązywany, ale jednostronnie przez Izrael, przez jego armię i policję. I jeszcze małe postscriptum. Izrael nie ma ustalonych granic. Jest to państwo, które nie określa granic swojego terytorium, a więc daje mu to jakby prawną furtkę do dalszej ekspansji. O, przepraszam, i jeszcze jedno. Gdyby tak kierować się Starym Testamentem, czyli Torą, jeśli tak będą się kierować Żydzi Starym Testamentem, czyli Torą, państwo, które posiada broń atomową, państwo, które ma potężne środki finansowe oraz bardzo silną i dobrze zorganizowaną diasporę na świecie, to jeśli będą odnosić się do innych fragmentów Starego Testamentu i będą dosłownie te fragmenty implementować w swoje życie gospodarcze i polityczne, to naprawdę mogą być całkiem poważne kłopoty.